Drugi dzień skręcania betoniarki. Dzisiaj zaopatrzyłem się w profesjonalny uszczelniacz. To jakiś stary mam jeszcze. Dzisiaj kupiłem profesjonalny, uniwersalny do wszystkiego. I zagęścimy, uszczelnimy tą część tutaj. Najpierw trzeba to znowu rozkręcić. I po kolei ogarniemy tą uszczelkę. Jak już to zrobię, to wtedy ją odpalę. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Pisali w internecie, że w ten sposób uszczelniają silikonem. Zobaczymy, włączę jak to rozkręcę i będę silikonował. No i górna część ściągnięta. Zapomniałem, że trzeba jeszcze te łopatki odkręcić. Odkręciłem śruby dookoła. Ciągnę do góry, nie chcę odejść, bo to się przykleiło samo. No, okazało się, zapomniałem, że trzeba było te śruby od tych łopat mieszających odkręcić. No i dobra, najpierw chyba złapię tą uszczelkę od dołu. No bęben chyba najpierw nałożymy. To na razie na boczek. Zobaczymy najpierw ten stary silikon. No i trzeba jeszcze odtłuścić, bo to się nie będzie trzymało. Dobra, nie będzie z tego ściela, lecimy. Mam tu przy śrubach, to może nawet się pewnie to trzymało. Ale przy tych to nie wiem. Chyba ten jeden stary wystarczy silikon. Tu trochę za płasko położyłem, damy więcej, żeby się trzymało. Dobra. Uszczelka, ale chyba nie będę nagrywał, bo zaraz już pewnie spierdzielę jedną ręką. Dobra. No jest góra. Teraz zasylikonuję. No to się nawet nakładało. Może sobie teraz poruszać tą uszczelką tak, żeby te śruby właśnie w miarę idealnie pasowały, bo wtedy jak leżało luzem, to było trochę gorzej. Trochę chyba niepotrzebnie daj na te śruby. To może będę omijał. To się później okaże, że będę musiał rozkręcać, bo jednak będzie coś nie tak i silikon będzie trzymał jak głupi. No dobra, starczyło. Dołóżmy jeszcze gdzie nie gdzie. A co, już cały wyróbmy. Niech będzie porządnie uszczelnione. Będzie to na wieki, nie do rozkręcenia. No tego silikonu to jeszcze jest trochę, cholera. Może by tak od środka jeszcze jak to skleję. Nie, to pewnie samo wyjdzie. Taka ilość tego jest, że... Dobra, starczy. Ale będę miał problemy z położeniem tej górnej pokrywy. Dobra, przypasuję ją, gdzie ta strzałka jest tutaj. Strzałka do strzałki musi się zgadzać niby. Nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, może łatwiej celować tymi śrubami później nawiercanymi. Zobaczymy. Dobra, zaraz przymocuję, zobaczę jak to wygląda. No dobra, przypasowałem. Nawet dobrze. Wlazło. W miarę się wszędzie zgadza. Tu jest. Tutaj też, a niech będzie, te śruby się zasylikonuje, będą lepiej się trzymały. No dobra, chyba jest wszędzie, można chyba skręcać. Gdzie te śrubeczki z podkładeczkami? No, nie, źle, może nie będę na razie na siłę skręcał.
przyłapię najpierw wszędzie. Niech to wejdzie. Siedzi. No, już kurde gozi. Uszczelka blokuje. Trzeba ją od środka troszeczkę popchnąć. Ej, już całe paluchy. No właśnie do dziury, no. No wszystko będzie już pierdolone teraz. Dobra. Tylko silikon. Chyba złapało. Jeszcze dwie. Trzyma. Ja w końcu to nie będę musiał tego ręcznie wszystkiego wyrabiać. To szło się zajechać, mieszać takie ilości tego betonu. Trzynastka. Czternastka, ale po to miała być. Czternastka chyba tak. No, na razie tak po troszeczku. Ja też. Jest, tu się to kręci, co to? Idzie, dobra. Cyk, cyk. Ciekawe, jak test szczelności jutro wyjdzie, ale się zdenerwuje, jakby to się nie trzymało wszędzie. Nie no, taka ilość silikonu, że to musi trzymać. Co jest? Dobra, to... To ja przestawiłem w drugą stronę, dlatego się wykręcę, zamiast przykręcać. Oj, jedną ręką to sobie można. Jezus Maria. Yes. No ja cię kręcę, co się z nim dzieje. Po prostu nie wiesz. Te 5 minut to nawet. Już wiem, co się dzieje. To jest to, co pisali w internecie o tych śrubach 4,8. 4,8, nie wiem, twardość, jakość, cholera wie, mięciuchne. I cały gwint, końcóweczka zajechana. Wcale tutaj mocno jakoś strasznie nie kręciłem tym. Po prostu plastikowe. Nie, spróbujemy to żabcią. Jakoś może się uda jeszcze to nagwintować i pójdzie, ale już będzie nie od chyba poszło, nie odkręcalne, chyba poszło. Dobra, to jest to właśnie, że ta jednak twardość tych śrub
Trzeba uważać, żeby wszystko dobrze weszło, bo raz się złapie nie tak ten gwint jak trzeba. Nie ten klucz. Złapie się ten gwint 13, gdzie ja go miałem założony tutaj. 14 znaczy. Raz się złapie pod nieodpowiednim kątem i od razu się uszczerbi. Poszło, dobra. Teraz możemy ścisnąć wszystkie śrubki. Z czasem pewnie to by się uszczelniło od cementu, od betonu samo. Pewnie. Dwa razy się źle wymyje i... Dobra, bo rzeczywiście się zerwą, nie daj Boże, i później naprawię. Tak to silikon będzie trzymał. Dobra. Tu. Już się wystraszyłem, coś się w miejscu kręciło, a to śruba wysunięta była. No i dobra, chyba trzyma. Ale tu wycisło z tych dziur ten silikon ze środka, z miejsca. No i pięknie. Teraz by wypadało od środka ładnie to paliuszkiem zakleić. O, ale tego silikonu wylazło. O co tyś tego tyle dał? Co ty nagrywasz? O co ty tego tyle dałeś? Elegancko. Tutaj troszeczkę więcej. Pięknie. Ło, ho, 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 ho. Ciekawe, czy to nie zaszkodzi mi na betonu później, to nie będzie odpadało gdzieś z tym żwirem, ze wszystkim, ale pewnie niezauważalne to będzie. Już się jaka wystaje, zamiast mocniej wcisnąć. Dobra, silikon będzie trzymał. Pięknie. Jest. Kurde, tu wystaje ta uszczelka. Ale chyba wejdzie. Dobra. Cyk, 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 cyk. Jest. Człowieku. Zawsze trzeba po kimś poprawiać. Dobra. Do jutra niech to przeschnie i jutro zrobimy próbę. Cyk. Dobra. Może być. Całe ręce. Dobra. Pięknie. A wycisnęło z rowka. A to co? Zostawimy tak? Czy
Też przeciągniemy paluchem, przeciągniemy. Niech się doszczelni trochę więcej. W razie czego to będziemy od tej strony później ratować sytuację, jak będzie gdzieś jeszcze ciekło. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra. Gra. Pokręcę jeszcze te łopatki i odpalimy z prądu, zobaczymy czy zadziała. Dobra. Dam jeszcze trochę silikonu pod te podkładki tutaj, bo w opisie było, że ameluniowa podkładka ma służyć za uszczelkę. Później w dalszej części opisu, że to niby jakaś filcowa czy skórzana podkładka, więc lepiej chyba. No i tam na dole trzeba będzie jeszcze rozkręcić, będzie ciekło. No dobra, zrobimy. No i okej, po trzech dniach silikon zasechł. Zobaczymy, czy to będzie trzymało wilgoć. Zaraz odpalimy. Podłączyłem już do prądu. Zaraz pierwsze odpalenie. Jak to się będzie zachowywać? Stoi.